Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem zamienić kilka słów na temat przewodników duchowych. Otóż każda osoba dobrze by było, żeby miała swoich przewodników duchowych. No jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, może mieć chrześcijańskiego przewodnika duchowego, czy jakiegoś świętego Piotra, czy świętego Pawła, czy jakiegoś apostoła, który był z Jezusem Chrystusem. A jeżeli ktoś na przykład jest hinduistą, to tym przewodnikiem może być Hanuman, Rama, Krishna lub Arjuna lub jakikolwiek inny wielki awatar, który pojawił się w dziejach historii. Ja dodam, że przewodnicy są bardzo ważnym czynnikiem, żeby byli przy nas, ponieważ jest dużo fałszywych przewodników, czyli takich po prostu duszki, takie duchy po prostu, które się podczepiają do nas i mogą nam rozwalić całe nasze życie, całą naszą strukturę. Mogą po prostu wejść w nas również, będąc jakby gnieżdżąc się w naszym ciele, na splocie słonecznym. Przede wszystkim tam się gnieżdżą, tam podsysają energię z tego miejsca. Dodam, że poruszę jeszcze temat duchów kobiecych, które mają mężczyźni. I poruszę temat również duchów mężczyzn, które mają kobiety. Ponieważ ten temat jest bardzo istotny, ponieważ wiele związków między kobietą a mężczyzną ulega zniszczeniu, ulega jakby rozwaleniu z tego właśnie prostego powodu, że mężczyzna ma duchy kobiece, a kobieta może mieć duchy mężczyzn. I po prostu jest jakby taka wojna subtelna między tymi astralami, które ma kobieta i które ma mężczyzna. Nie znoszą się albo się odpychają. Dochodzi do tego również temat polaryzacji u kobiety. Kobieta może mieć polaryzację mężczyzny i mężczyzna może mieć polaryzację kobiecą. I wówczas też występują problemy w relacjach między mężczyzną a kobietą i jest tak zwane odpychanie, ponieważ kobieta ma plusową polaryzację i mężczyzna, który ma polaryzację żeńską, damską, również ma plusową i tak jest, po prostu nie ma przyciągania między nimi, tylko jest raczej odpychanie. Z tego wynika wiele problemów rodzinnych, w różnych rodzinach. Także chciałem jeszcze raz poruszyć ten temat, ponieważ jest to bardzo istotny temat. Co bym radził Wam? Jeżeli macie problemy w życiu, jeżeli stoicie przed jakąś bardzo ważną decyzją życiową, skoncentrować się na Waszych przewodnikach, przywołać ich do siebie, oddalić złych przewodników, powiedzieć im: dziękuję Wam, idźcie, odejdźcie ode mnie źli przewodnicy duchowi. Po prostu powiedzcie słowami: źli przewodnicy duchowi, odejdźcie ode mnie. I dobrzy przewodnicy, czyli na przykład w moim przypadku Rama i Hanuman, przyjdźcie do mnie, bądźcie ze mną, pomóżcie mi w moich działaniach na dzień dzisiejszy. Czyli po prostu pomóżcie mi w mojej pracy, w mojej dystrybucji, w mojej sprzedaży, w funkcjonowaniu mojej firmy. Dzięki temu dobrzy przewodnicy duchowi po prostu nam będą pomagać w naszych krokach, w naszym życiu. A źli przewodnicy duchowi będą po prostu cały czas przeszkadzać i powodować jakby zahamowanie naszych działań w tym świecie materialnym. Dlatego jest bardzo ważne, jeżeli możecie się, drodzy kochani, nauczyć radiestezji, posługiwania się wahadełkiem, posługiwania się różdżką. Ja bym proponował w tym momencie posługiwania się wahadełkiem, gdzie możecie po prostu sami zweryfikować, czy macie dobrych przewodników duchowych, czy macie złych przewodników duchowych. Jeżeli będzie wahadełko się kręcić w prawo, macie dobrych przewodników duchowych. Jeżeli się będzie stawało lub będzie się kręcić w lewe obroty, no to nie będą dobrzy przewodnicy duchowi i po prostu będziecie mieć z tym problem, ponieważ musicie słowami w waszym umyśle powiedzieć: źli przewodnicy duchowi, nie chcę was przy mojej osobie, odejdźcie ode mnie, opuśćcie mnie. Są niekiedy to demony astralne, które się do nas podczepiają, są za naszymi plecami, po prostu chodzą za nami i co chwilę nam psocą się, robią jakieś figle, jacyś ludzie nam krzyczą na nas, jacyś ludzie bez żadnego powodu robią nam pewne takie przykre rzeczy. No to właśnie jest to powodowane tym, że dana osoba posiada już w swoim polu aurycznym fałszywych przewodników. Nic nie jest bez przyczyny, wszystko ma swoją jakąś tam przyczynę, prawda? Jeżeli są dobrzy przewodnicy duchowi przy nas, no to jesteśmy utwierdzeni w naszej jaźni, jesteśmy utwierdzeni w sobie, jesteśmy silni.
nie mamy z tym problemu. Ale jeżeli ci przewodnicy są fałszywi, wówczas nam mogą przysporzyć wiele, wiele problemów w życiu codziennym. W relacji z naszą żoną, czy tam z naszym mężem, mogą nam przysporzyć problemów w pracy, że ktoś na nas może krzyczeć, albo ktoś może się źle wypowiadać na nasz temat. To są właśnie te reakcje od złych przewodników duchowych, których posiadamy w naszym polu aurycznym. Dlatego ważne jest posiadać właściwych przewodników duchowych i nad tym też trzeba niestety, drodzy kochani, popracować, żeby przywołać dobrych przewodników duchowych. Możecie ich sobie wybrać, ja bym proponował wybranie dwóch przewodników duchowych. Dwóch przewodników z tego względu, że lepiej mieć dwóch jak jednego. I dzięki temu możecie odwoływać się do nich, prosić ich o pewne rzeczy, które wam się na planie materialnym po prostu się spełnią. Tylko musicie po prostu o to bardzo szczerze poprosić i wszystko się spełni na planie materialnym. I to by było na tyle. Na marginesie chciałem wam zaproponować naszą podkładkę do harmonizowania struktur wody. To jest właśnie ta podkładka. Jest bardzo zdrowa, ona ma minerały w sobie. Jak również odpromiennik, który jest mineralny. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje i nasz sklep. Także dziękuję jeszcze raz państwu za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.